Dzisiaj miało miejsce w zasadzie dwa wydarzenia. Po pierwsze, uruchomiliśmy nowy ośrodek szkoleniowy. Jest to ośrodek większy, który dedykowany jest na potrzeby właśnie nowej, rosnącej sieci, zwiększonej ilości mechaników. Jak również zorganizowaliśmy czwarty finał olimpiady na najlepszego technika, diagnostę, mechanika w organizacji DAW. Przed każdym zawodnikiem było do wykonania cztery te same zadania. No i ocenialiśmy właśnie nie tyle wynik finalny, czyli czy samochód został naprawiony, czy nie, jak również premiowany jest sposób, metodologia, ocena diagnostyczna i rozumienie podstaw działania układów w samochodzie. Czwarty raz ogólnie biorę udział w olimpiadzie. Dwa razy udało mi się dojść do finału. W poprzednim finale zająłem trzecie miejsce. W tym udało się wygrać. Główna nagroda, wyjazd na finał europejski do Holandii, no było moim marzeniem, odkąd olimpiada została reaktywowana w Polsce. Mam nadzieję powalczyć w Europie, no i zająć jak najlepsze miejsce.